wreszcie wyszło słońce, wreszcie jest ciepły dzień. Nie jedziemy dzisiaj na wycieczkę, nadal jesteśmy w okolicach Zielonej Góry, jedziemy nad Odrę. Będziemy pływać na rzece i będziemy zażywać chillu. I jedziemy my i nasi nowi znajomi, nasi przyjaciele. Tam oni jadą też kamperkiem, także dzisiaj będziemy obozować. Pierwsza nasza wyprawa na dwa kampery. Tak. Wreszcie! Dzień dobry. A czy to pan Łukasz z podróżowania? Jak najbardziej. Jak czy widać, podróżowanie przez V? Nie wyprę się swoich genów. Jak się panu podoba w Polsce? Bardzo mi się podoba w Polsce. W tej rejonie Polski, w którym my jesteśmy, czyli w okolicach Zielonej Góry, w województwie lubuskim, jest przepięknie, jest cudownie, słońce świeci, jest trawa, jest zielono, są drzewa. To wyjątkowo, wyjątkowe rzeczy na skalę europejską. Mucha. Jak wyglądam? Jak mucha. Nie. Zbyt podejrzanie. Czekajcie na to. Oho, będziemy wjeżdżać, Łukasz. Pokaż. Kurde, jakaś imprezka. Pierwsza imprezka. Majowa. Super. Muzyka gra. Jesteśmy w porcie Cigacice. Bardzo ciekawa nazwa. I tu jest jakiś bar. No i szykuje się muzyczka, imprezka. Ludzie się zbierają. No jest super klimat. Ja tu widzę płyty gramofonowe. Jest. Super. Są namioty, są leżaczki, jest trawa równo wykoszona. Tutaj jest ten biały budynek, to jest bar i restauracja. Tam jest też taki ogród, zaraz zobaczycie, no i my tam stoimy. Tu jest port. Tam w porcie są łazienki, widzicie ten biały budyneczek? To jest toaleta i są też prysznice, są płatne, ale można się dostać, także dla takich ludzi jak my, czyli bezprysznicowych fajnie. No a tu jest ten parking, o którym wspominam i tu na stówę można się zatrzymać. W razie wątpliwości można też pytać, ale raczej nie powinno być problemu. Z tego co gadaliśmy z ludźmi, z miejscowymi, nie ma problemu, żeby tutaj spędzić noc. Nawet dwie, podejrzewam. Są takie specjalne łodzie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale gdzieś zaraz wam to pokażę, tą nazwę. I tymi galeary, jakoś tak. Tymi łodziami spływa się po Odrze, także jest kolejna fajna atrakcja do zrobienia. Tam siedzi Łukasz. Pracuje. A tam panowie robią łódź. Pracują od 2 dni.
miejsce z widokiem. Proszę bardzo. Pięknie. Jak tu podpłyniesz, nie? To puszczasz gaz i hamuje pod naporem wody. Chcesz przyhamować, bo płynie za szybko, to podnosisz tą wajkę i ten masz też. To jeżdżenie, pływanie na skuterze to jest świetna sprawa, bo no można płynąć bardzo szybko, a przed nami jest tylko tafla wody, nie ma tam praktycznie nikogo, nie ma samochodów, nikt nam się nie wpycha, także rewelacyjna rozrywka, super. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Zaskakująca jest ta Polska, zaskakująca, zaskakująco piękna, niesamowita. Poznaliśmy bardzo dużo ludzi, nawet tutaj jak przyjechaliśmy na przystani, za mną przypłynęły łódki, tam jest jakiś bar, jest dyskoteka, jest imprezka, piękny zachód słońca, piękna pogoda, piękni ludzie, piękna Polska. Jak na razie jest super, kamperem przez Polskę zaczyna się ta cała edycja fenomenalnie dobrze. I jestem pełen pozytywnego myślenia, pozytywnych emocji, jeżeli chodzi o i nadziei o tą wyprawę po Polsce.